Samarytaninem. Wydaje mi się, że to Jezus Chrystus, to On, który stoi przy drodze naszego życia i obserwuje i patrzy na wszystko oczyma miłości i szuka miłości w naszych słowach i w naszych czynach, bo tak naprawdę to będziemy sądzeni z miłości. Kiedy byłem w Polsce, spotkałem prezesa jednego z klubów polskich tutaj działających w Chicago. Po spotkaniu ze mną powiedział: teraz jadę do Lubdziny koło Dębicy, do domu dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych. Pamiętam, kiedy byłem klerykiem w seminarium tarnowskim, odwiedzaliśmy ten dom. Zapamiętałem jedno dziecko z rodziny alkoholików, które miało tak dużą głowę, że było wiadome, że nigdy nie potrafi jej podnieść o własnych siłach do końca swojego życia. Jakiś piękny, aktualny przykład miłości bliźniego. A ileż klubów i organizacji polonijnych prowadzi charytatywną działalność i na odległość pomaga naszym polskim dzieciom. Kiedy otworzyłem Nowiny Rzeszowskie, zobaczyłem, że właśnie niedaleko Ropczyc, z tej miejscowości pochodzi Mateusz, który był tutaj w Chicago, miał operację na kręgosłup, zawał serca. Dzięki wielu z Was wrócił do ojczyzny i pożegnał się z wózkiem inwalidzkim. Wyprostował się po raz pierwszy w życiu. Wyprostowała go miłość człowieka do bliźniego. Wiemy, kto był uosobieniem miłości. Z miłością do nas wyciągał ręce, z miłością do nas przemawiał. Wszystko czynił z miłością. Nawet umierał z miłością. To był błogosławiony Jan Paweł II, na którego kanonizację czekamy, już jesteśmy pewni. Nie znamy tylko daty. Ale kiedyś powiedział Ojciec Święty, nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie było prymasa Stefana Wyszyńskiego, na którego beatyfikację też czekamy. Jesteśmy blisko. Ten prymas tysiąclecia tak napisał. Tajemnica miłości nie polega na tym, że człowiek czerpie z obfitości Boga miłość dla siebie, ale na tym, że ją przekazuje dalej i dalej. Kiedyś była modna nie tylko wśród dzieci i młodzieży kostka Rubika. Kiedy byłem w Arce, w Rzeszowie, żeby zakupić pewne rzeczy religijne do naszego kościoła, spotkałem taką kostkę, która nazywa się kostką miłości. Jest napisane: miłość jest kluczem do ludzkich serc. A potem się otwiera dalej i dalej i mówi: kochać to znaczy chcieć dla kogoś dobra. Miłość przekracza ból. Miłość wybacza winy. Bóg jest miłością. Jedność i miłość to siła. Potężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. Takiej miłości potrzeba dzisiaj w rodzinie, w ojczyźnie, w każdej wspólnocie. W tym samym sklepie religijnym znalazłem książeczkę zatytułowaną Małżeństwo pięciogwiazdkowe. Mówi o tak ważnej miłości w rodzinie. Bo tutaj rozpoczyna się lekcja miłości do bliźniego. Kto kocha swoją rodzinę, będzie kochał bliźniego. Pyta mąż, żona pyta męża: Mareczko, jakbym pewnego dnia była kulawa, bo może nawet nie mogła chodzić, wszystko może się zdarzyć, to byś mnie nadal kochał? Oczywiście, że tak, odpowiada mąż. A gdybym była niewidoma, to też byś mnie kochał? Też bym cię kochał. A gdybym była niema i nie mogłabym nic mówić, co by się stało wtedy? Odpowiada: oszalałbym z miłości i radości. W
radość jest potrzebna w naszym życiu. Kiedy tak byłem w Polsce i patrzyłem na nią oczyma miłości, zaobserwowałem wiele miłości i radości. W naszych rodzinach, życie w rodzinie polskiej nie jest łatwe dzisiaj. Ale rodzina polska kocha Boga i kocha Kościół. I panuje miłość. Choć Polska nie jest wolna od tego małego ziarna nienawiści, która próbuje skłócić, zaburzyć ten pokój. Bo w naszej ojczyźnie tak naprawdę to naród i Kościół są złączone, tak. I jak długo będą tak złączone, Polska będzie wielka i wspaniała. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli na czymś nam bardzo zależy, to trzeba wrócić do źródeł. Jeżeli potrzebujemy uczyć się miłości, to trzeba wrócić do tego, kto jest miłością, do Boga, ale także do Jego Matki. Jak woła dzisiaj rodzina Radio Maryja w Częstochowie na swojej wielkiej pielgrzymce dziejowej. Zawsze mówią, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Matka Jego. Ona jest Matką. Ona wie, co to jest miłość. Tak się cieszę, że w czasie tego krótkiego pobytu w Polsce byłem w 3 sanktuariach maryjnych. Pierwsze to sanktuarium Matki Bożej Strzeleckiej, Szkaplerznej, w Strzelcach Wielkich. Gdzie przybywają już nie tylko parafianie, ale pielgrzymi. Przychodzą tam, żeby od Matki Bożej, Pani Strzeleckiej, uczyć się miłości. Żeby ją pomnażać. Żeby jej wystarczyło w życiu codziennym, a zwłaszcza w chwilach trudnych. Byłem na Jasnej Górze i odprawiałem mszę świętą w intencji was wszystkich. Przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przywiozłem przepiękną kopię tego obrazu, która będzie przebywać w kaplicy, w kościele naszym parafialnym. Miłość gości w tej kaplicy i radość z widoku tego przepięknego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przede mną była odprawiana msza po włosku, potem po francusku. Wszyscy pielgrzymi upadają na twarz. Przechodzą na lekcję miłości. A potem byłem w sanktuarium Matki Bożej Grobczyckiej w takim małym kościółku, gdzie każdą sobotę jest po 2, po 3 śluby. Nie w dużym kościele parafialnym, ale w tym małym kościółku, gdzie czczona jest Maryja jako królowa rodzin. Nowi małżonkowie wiedzą, że najbardziej potrzebują miłości. Dlatego przychodzą do Matki Królowej Rodzin prosić o miłość na nową drogę życia. Kochani bracia i siostry, dzisiaj my kapłani dziękujemy wam za waszą lekcję miłości i wiary. Za miłość do Boga, którą okazujecie poprzez Eucharystię, poprzez waszą modlitwę, poprzez grupy modlitewne, procesje. Dziękujemy wam za waszą wielką miłość do Kościoła, która jest trwała i mocna, bo na głębokiej wierze zbudowana, że Chrystus jest obecny w Kościele. Dziękujemy wam za wielką miłość, szacunek i życzliwość wobec kapłanów pracujących w waszych parafiach. Dzisiaj pragnę zawierzyć Matce Bożej Strzeleckiej, Szkaplerznej, wszystkie nasze wysiłki na rzecz miłości, żeby Chrystus Pan, stojący przy drodze naszego życia, we wszystkich naszych słowach i czynach znalazł prawdziwą miłość dla Boga i dla bliźniego. Bo tak naprawdę to będziemy kiedyś sądzeni z miłości.
Usłyszmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona jest stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Pontyuszem Piłatem, został męczony, pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wejrzyj Boże na dary błagającego Cię Kościoła i przyjmij je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując Go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim. Górę serca znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas bagienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy Cię, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. I oczekujemy tego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Franciszkiem, biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o wszystkich naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania.
Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Moniką, ze świętym Franciszkiem Borża, błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnia go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I przekażcie sobie teraz na pokoju. Grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Serce wielkie za to, że jesteście tak wspaniali, o takim miłosiernym sercu na wzór miłosiernego Samarytanina. Tak pięknie tę prawdę ukazał nam właśnie wasz kapelan, ksiądz Ryszard, kapelan nie tylko Fundacji Serce Wielkie, ale przede wszystkim wszystkich klubów polskich tutaj w Chicago, za co mu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać, księdze Ryszardzie. Przed kazaniem poprosił mnie, abym odczytał Ewangelię, bo mówi, że ma tak słaby głos. Okazało się, że w czasie kazania ma tak cudowny głos, jak ojciec święty Franciszek, tak? I pożyje jeszcze długie, długie ponad 100 lat życia z tym głosem, czego mu gratulujemy. Tak. Dziękuję panu prezesowi Stanisławowi chwała za zaproszenie mnie tutaj, ażebym razem z wami w obecności księdza waszego kapelana się mógł modlić i czcić Matkę Bożą Szczelecką, bo na pewno wasze myśli i serca są dzisiaj właśnie tam w parafii Strzelce Wielkie, tam przy Bożej Matce, która właśnie uczy nas tego pięknego miłosierdzia i tej pięknej miłości, która tak nam jest potrzebna na co dzień w życiu. Dziękuję wszystkim tutaj organizatorom tej mszy świętej. Bardzo dziękuję tutaj właśnie panu organiście ze swoim zespołem, telewizji, która tutaj jest obecna, która utrwala to wydarzenie. Dziękuję jeszcze raz kosynierom, właśnie tęczy, która tak pięknie wyśpiewała pieśni eucharystyczne, mszalne. Dziękuję lektorom, którzy tak odczytali naprawdę z takim dostojnym głosem Słowo Boże. Szkoda, że nie są księżmi, bo by mówili tak pięknie kazania jak ksiądz Ryszard. Także, no ale służą w inny sposób właśnie Bogu i za co im bardzo, bardzo dziękujemy. No i jeszcze raz proszę kosynierom, tak, i iłanom, tak, nie wiem, jesteście bardzo podobni. Tu są kosynierzy, bo są kosy, prawda? A tu są ułani, bo mają właśnie te, jakże, no, takie niełatwe albo ostre szable. Dziękujemy wam bardzo za to, że tu jesteście. I teraz poproszę panią magister Małgosię Tys, która nam przybliży właśnie loterię, która będzie się odbywała właśnie w czasie waszego tutaj pikniku. A więc nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam państwa serdecznie na kolejnym pikniku Fundacji Strzelce Wielkie. I jest mi niezmiernie miło, że w takim doborowym dzisiaj składzie się zebraliśmy. I chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie, drodzy państwo, zaprosić was na loterię, która oczywiście jest zawsze częścią tego pikniku Strzelec Wielkich, ale dzisiaj dzięki hojności Fundacji Strzelce Wielkie, my jako Fundacja Centrum Jana Pawła II oddziału w Chicago jesteśmy gośćmi tutaj i tą loterię dla was organizujemy. A więc będą mogli państwo zakupić bilety, właściwie takie taloniki po dolarze, i każdy wedle uznania, co będzie chciał wylosować, będzie mógł tam w odpowiedni pojemniczek wrzucić. A więc mamy wspaniałe nagrody. Główną nagrodą są wakacje na Florydzie, następnie jest przelot samolotem nad Chicago, piękny rower,
telewizor, stypendium szkolne oraz 9 koszy. Każdy jest wartości $250. Także za odwiedziny podczas pobytu w Polsce mszę świętą, którą odprawiłeś przed cudowną mrazem Matki Bożej Strzeleckiej w intencji członków fundacji, a także za naszych dobroczyńców i naszą całą Polonię w Chicago i przekazanie pozdrowień dla naszych rodaków. Bóg zapłać. Księdzu Andrzejowi Iżyk, kapelanowi nowo powstałej w Chicago oddziału Centrum Fundacji Jana Pawła II, nie lękajcie się, która to pomaga w zbieraniu funduszy na dalszą budowę Bazyliki Jana Pawła II, prawie już naszego świętego Jana Pawła II. Serdecznie dziękuję księdze Andrzeju za przewodniczenie mszy świętej. Bardzo dziękuję organiście panu Janowi Kamińskiemu oraz zespołowi dziecięcemu Tęcza na czele z panem Czarkiem Klepackim. Dziękuję za śpiew i piękną prawę mszy świętej. Bardzo serdecznie wam za to wszystkim dziękuję. Naszym kosynierom i drogim ułamom zawarte podczas mszy świętej składam gorące podziękowanie. Dziękuję wam bardzo. Wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim tu obecnym, przyjaciołom, gościom, przedstawicielom organizacji polonijnych, współpracującym klubom i towarzystwom. I w imieniu całej fundacji pragnę serdecznie podziękować mediom polonijnym w ogłoszeniu naszego pikniku za promocję naszej parafii Strzelce Wielkie. Dziękuję redaktorom polskim stacjom 1490, 1080, 1030, Dziennika Związkowego, Kuriera, portalom polonijnym, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób promowali i ogłaszali nasz dzisiejszy piknik. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję za bezinteresowne ogłoszenia, za wasze serca i dziękuję wam za obecność na tej mszy świętej. Posileni twoimi darami prosimy cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas jego zbawienny owoc przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Miłego pobytu tu w tym miejscu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.